Cześć, z tej strony Paweł Kępa, witam Cię w nowym wideo. Myślę, że co niektórzy już się martwili albo może cieszyli z tego, że tak długo nie nagrywałem. Otóż, prawie przez rok nie wrzucałem żadnego nowego wideo na YouTube'a. Powodów takiej sytuacji było przynajmniej kilka. To nie jest. Moment na to, żeby o nich teraz rozmawiać, ale chciałbym się przyjrzeć temu, co się wydarzyło w tym czasie na YouTubie, jak wyglądały moje statystyki przez ten czas, czy dużo osób odeszło, czy statystyki spadły, czy może wręcz przeciwnie, czy to wszystko się zatrzymało. Może zresztą podobna sytuacja miała na blogu. Na blogu w 2020 roku napisałem około 20 artykułów, to dużo, dużo mniej niż miało miejsce dotychczas. Standardowo w ciągu roku tych artykułów było 60. 70 czasami nawet ponad setka. Także wskoczmy sobie do komputera. Ja pokażę ci jak to wszystko wpłynęło na statystyki i odpowiemy sobie na pytanie czy stosując content marketing czy też SEO, pozycjonowanie, czy jest tak, jak mówią różni specjaliści, że cały czas trzeba coś publikować na blogu czy na YouTubie, że cały czas trzeba coś nowego wrzucać, coś nowego nagrywać, pisać nowe artykuły, żeby podtrzymywać to zainteresowanie. Czy tak jest, czy tak nie ma? Czy wystarczy raz napisać i dzięki temu zdobywać ruch klientów przez długi czas, czy też właśnie trzeba tego cały czas pilnować? Skakujemy sobie do komputera i pokażę Ci, jak to wygląda w rzeczywistości w statystykach. Ok, jesteśmy już w komputerze. Jestem teraz w panelu administracyjnym swojego kanału na YouTube, czyli w YouTube Studio, w karcie statystyki. I zobaczmy, jak właśnie wyglądały liczby na kanale w przeciągu ostatniego roku kiedy to nie nagrałem żadnego nowego wideo. Mam tutaj ustawioną datę za ostatnie 365 dni, czyli za ostatni rok i spójrzmy, jak kształtowały się w tym czasie liczby. Po pierwsze, wyświetlenia. Wyświetleń było 325 tysięcy i tak jak tutaj widać, po najechaniu na tą liczbę wyświetliło mi się okienko. Okazuje się, że... Liczba wyświetleń wzrosła o 53% w stosunku do tego, co było w całym roku 2019, czyli wtedy, kiedy wrzucałem filmy, i to bardzo regularnie, bardzo często, i było ich bardzo dużo. Mimo tego, że tutaj nie było nowych publikacji, to liczba wyświetleń wzrosła o 53%. Spójrzmy jeszcze na ten wykres. Ten wykres, no, praktycznie ani nie spada, ani nie rośnie, trzyma się w miejscu. Także tutaj znów mamy kolejny punkt. Na plus, i po prostu nic się nie zadziało, tak? Mimo tego, że nowych filmów nie było, to statystyki nie spadły. Przynajmniej nie mocno. Były tutaj małe wahnięcia. W tym miejscu mamy taką, taki dołek, ale to jest okres wakacyjny. No i w tym czasie to jest po prostu coś normalnego. Dalej, drugi taki dołek mamy w okresie. Grudnia w okresie świąt, więc to też jest rzeczą zupełnie normalną. Oczywiście, tutaj, jak ktoś się dopatrzy, to widać, że leci nieco w dół, no ale nie spadło na łeb na szyję, nie spadło do zera. To, że tych filmów na kanale jest dość dużo i że są one aktualne, powoduje, że te statystyki cały czas trzymają się na tym samym poziomie. Dalej mamy kolejną kartę, czas oglądania w godzinach 21 tysięcy godzin i tutaj też urosło o 29%, więc tutaj ten wykres bardzo podobnie wygląda. Kolejna karta kolejna zakładka to liczba subskrypcji i tutaj urosło o 2,5 tysiąca ponad w ciągu ostatniego roku przy czym spójrzmy łączna liczba subskrypcji na kanale to 5600 więc no w zeszłym roku połowa z tego tak połowa z tego to jest udział poprzedniego roku kiedy to Znów jeszcze raz to powtórzę, nie było żadnego nowego wideo. Jak tutaj sobie klikniemy, klikniemy na tą kartę, to wyświetli się nam wykres tego, ile dziennie nowych subskrypcji na kanale się pojawiało. I tak jak tutaj widać, ten wykres jest bardzo równy, czyli codziennie w e, okolicach do 10 subskrypcji przyrastało. Przejdźmy jeszcze tutaj na kartę zasięg, na zakładkę zasięg. 2,5 miliona wyświetleń miniatur, i tutaj też urosło aż o 74%. To, to jest liczba. Wszystkich wyświetleń miniatur, gdzieś tam, jak ktoś na przykład wyszukiwał, czy powiadomienia o nowych filmach, czy też jakieś proponowane filmy do obejrzenia. Tyle było tych wyświetleń, i z tego 6,6% klikało w te miniatury. Tutaj mamy mały spadek, 3%, ale przy tej liczbie 6,6%. To jest tyle, co nic. Tak jak tutaj widać, ten wykres znów wygląda bardzo podobnie, jak to było na poprzedniej zakładce. Teraz jeszcze porównajmy sobie to z poprzednim rokiem, tak dokładnie. Ustawię sobie datę niestandardową i tutaj zrobimy za dwa ostatnie lata. Zastosuj, wróćmy do zakładki przegląd. I zobaczmy, jak to tutaj wyglądało. Zobaczmy. Oczywiście 2019. Tutaj były regularnie filmy wrzucane i widać, że jednak ten wykres rósł. Więc tutaj nie ma co dyskutować w ogóle. Regularne publikacje są gwarancją tego, że ten wykres będzie po prostu coraz bardziej się do góry. Tutaj przystanęliśmy i się zatrzymało. Więc jest to znak do tego, że im więcej wrzucamy, tym większy zasięg możemy zdobywać, ale też jest to. Informacja o tym, że nie musimy publikować cały czas, że to nie jest tak, że co tydzień czy codziennie nawet musimy wrzucać coś nowego, nagrywać nowy film, czy też pisać nowy artykuł na bloga. Podobnie będzie na pewno w czasie oglądania, 37 godzin łącznie przez dwa lata, i ten wykres tak samo mniej więcej wygląda. Liczba subskrypcji tutaj będzie wyglądała bardzo podobnie czyli mniej więcej 10 subskrypcji dziennie przyrastało w ciągu tych ostatnich dwóch. Lat. Także to tyle jeśli chodzi o YouTube'a. Spójrzmy jeszcze teraz na Google Analytics. Tutaj mamy statystyki dotyczące bloga. Na blogu, co prawda, nowe artykuły się pojawiały, ale było ich dużo mniej niż zwykle, około 20 w ciągu całego 2020 roku. W porównaniu do poprzednich lat, gdzie pojawiało się 60, 70, czy nawet ponad 100 artykułów rocznie, no to te 20 to jest bardzo mało. A mimo to, tak wygląda właśnie wykres za cały. Rok 2020, i jeszcze dwa miesiące 2021, czyli ostatnie 14 miesięcy. Tak to wygląda. Tutaj znów widzimy, że ten wykres tak naprawdę nie spadł. Mamy tutaj mały dołek w okresie znów wakacji, czyli podobnie jak to było na YouTubie, i mamy tutaj drugi mały dołek w okresie grudnia, czyli to są znów święta. I to jest coś zupełnie normalnego. Poza tym przez całą część roku jest to stabilnie. Mamy tutaj duży wzrost we wrześniu. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, czym to jest spowodowane. Być może była jakaś aktualizacja algorytmu Google'a, i Google zauważył, że jednak to, co tutaj wrzucam na tego bloga, to jest dobre. No i po prostu podziękował mi w ten sposób. I podobnie może być w tym miejscu. Akurat w grudniu też była jedna z ostatnich aktualizacji algorytmu Google, i tutaj widać, że w tym momencie nam zaczęło rosnąć i to się tutaj utrzymuje jeszcze w 2021 roku. Co jeszcze tutaj można zauważyć, że w pierwszej połówce roku mamy. Poniżej tysiąca użytkowników dziennie zawsze, a tutaj już ta granica tysiąca użytkowników dziennie zostaje przebijana, praktycznie w każdym tygodniu. Te słupki, które tutaj tak wystają, to jest, są po prostu tygodnie, tak w środku tygodnia ruch jest największy. W weekendy ludzie na bloga zaglądają mniej. Także tyle jeśli chodzi o artykuły, też wygląda na to, że wcale nie trzeba publikować regularnie. Porównajmy sobie to jeszcze z całym poprzednim rokiem, a w zasadzie z poprzednimi 14 miesiącami. No i tutaj ten poprzedni rok od 2000, końcówka 2018 do końca 2019 to mamy na pomarańczowo. No i widać, że niebieski wykres rośnie o około 30%. Jeśli chodzi o użytkowników, tutaj nieco mniej, no ale idzie do góry, tak? Nie spada, znów nie leci do zera. Nie jest tak, że jak przestaję publikować, to od razu nie mam klientów. To tak nie działa. Owszem, ta liczba pewnie będzie spadała, gdybym nie publikował przez 2 lata, 3 lata, 4 lata, 5 lat. Ktoś inny by mnie prześcignął, ktoś inny wspiął się by na jakieś wyższe miejsca w Google, na które teraz ja wyskakuję, no ale. To nie dzieje się tak szybko. Dlatego właśnie warto i w SEO inwestować, i właśnie w content marketing. I wcale nie jest tak, że trzeba to robić przez cały czas, przez cały czas tego pilnować. Owszem, jeśli tak się robi, to można iść do góry, ale nie jest też tak, że od razu spadniemy. No i w tym wideo to tyle. To jest to, co chciałem Ci pokazać. To jest jakby taka odpowiedź na to, co robiłem w ubiegłym roku i jaki to miało wpływ, przełożenie na statystyki. Jeśli chcesz, żebym takich wideo. Odnośnie statystyk, nagrywał więcej, napisz w komentarzu. Wtedy, wtedy będę robił takie rzeczy częściej. Natomiast z tym wideo to tyle. Chciałbym Ci podziękować za oglądanie. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeśli masz pytania, zadawaj. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, możesz też to zrobić i dopisać swoją cyferkę do tych liczb, które przed chwilą pokazywałem. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym wideo już za kilka dni. Cześć.